Good morning, children. How are you today? I'm fine, thank you. Moi drodzy, kolejna nasza lekcja online w pewien sposób, bądź raczej zdalnie. Chciałabym powtórzyć z Wami ostatnie nasze zajęcia, takie króciutkie przypomnienie. Więc pracowaliśmy z książką. Tak. So please now open your book at page 36. Book page 36. Poznaliśmy czynności związane z rutyną. Przypomnijmy sobie te czynności. Okay? One się znajdują tutaj na górze. Jakie czynności powtarzamy codziennie? Get up. Po kolei będę czytać. Get up. Have a shower. Może powtarzajcie razem ze mną. Repeat after me. Have breakfast. Go to school. Work. Have lunch. Dobrze. Wasze zadanie, samodzielna praca polegała na wykonaniu ćwiczeń. So, your workbook. Workbook. Page 35. Strona 35. Tak. Mam nadzieję, że ćwiczenie zostało wykonane. Na pewno sprawdzę. Ja już myślę nad tym, w jaki sposób nagradzać Was tak zdalnie za tą ciężką pracę i za Waszą wytrwałość i chęci. Na pewno coś fajnego wymyślę do mojego kolejnego wejścia. A teraz sprawdźmy sobie wszyscy razem. Number one. Co dziewczynka robi? Co powie? I have breakfast. Number two. Dokąd idzie? I go to school. Yes. Then, a teraz chyba wraca ze szkoły, tak? Czyli wraca do domu. I go home. Number four. I play. Number five. I have supper. Number six. I go to bed. I mieliście również zadanie przypisać czynności do czasownika have albo go. Zapewne zauważyliście, że czynności związane na przykład z jedzeniem przypisujemy z czasownikiem have. I have supper, I have lunch, I have breakfast i jeszcze I have a shower. Natomiast idziemy dokąd? Go to bed, go home, go to school. Ok, teraz nasza dzisiejsza lekcja, temat What time is it? What time is it? Będziemy mówić o czasie. Z niektórymi z Was też już troszeczkę rozmawiałam na ten temat, ale myślę, że koniecznie trzeba sobie to przypomnieć. Pamiętajcie pierwsza rzecz, że w języku angielskim nie ma tej godziny 17, 18, 19, prawda? Tylko mamy zegar jest 12-godzinny. Ok? So, what time is it? Please, open your books. Open your books, page 38. Ok, page 38. Now, look at the clocks. What time is it? Poznajemy teraz sposób wyrażania godziny. W jaki sposób odpowiadamy na pytanie What time is it? Czyli jeżeli ktoś pyta nas się, która jest godzina? What time is it? Listen and look. To jest tylko ćwiczenie po to, żebyście usłyszeli, w jaki sposób określamy godziny. Patrzymy po kolei na poszczególne zegary. Number one. Unit 5. Exercise 7. Listen, then look and say. 1. What time is it? It's 1 o'clock. 1 o'clock. 1. 2. What time is it?
It's 10 o'clock. 10? 3. What time is it? It's 1:30. 4. What time is it? It's 5:30. Dobrze. Czy ktoś z Was może pamięta, jaka jest różnica między 1 o'clock albo 1:30? 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock i tak dalej. W ten sposób mówimy godziny pełne, czyli 1 godzina, 2 godzina, 3 godzina. 1:30 oznacza 30 po którejś godzinie. My w języku polskim mówimy tak troszeczkę odwrotnie, mówimy jest w pół do, tak? Czyli jeżeli jest 1:30, to mówimy w pół do drugiej, tak? A po angielsku mówimy 1:30, czyli 30 po, half, czyli połowa, 1:30, co oznacza, że połowa już tarczy zegara minęła. 1:30. Połowa po. I tak samo tu mamy 1:30. Połowa po. 1:30. Połowa po pierwszej. Tak? Czyli 1:30. 5:30. Połowa po piątej. 5:30. Czyli w pół do szóstej. Kolejne Wasze zadanie, kolejny listening, są scenki obrazkowe i przy każdej scence jest zegar oznaczający, dwa zegary są oznaczające różne godziny. Proszę teraz posłuchajcie. Wiem, że być może to już z niektórymi robiłam, ale nie wszyscy byli na lekcji i chciałabym, żebyśmy sobie ten materiał uporządkowali. Także nie denerwujcie się, jeżeli już to ktoś jakoś kiedyś robił na zajęciach. Naprawdę chciałabym, żebyśmy wszyscy byli w tym samym momencie, kiedy znajdziemy się na wspólnej lekcji. Wszyscy razem, żebyśmy mieli dokładnie ten sam punkt startu. Także słuchamy sobie i wybieramy, który jest odpowiedni zegar. Track 2.24. Pupils book, unit 5. Exercise 8. Listen, point, and say. Then listen again and write in your notebook. Puszczę Wam dwa razy, nie martwcie się. I get up at 9 o'clock. 2. I have a shower at 9:30. 3. I work at 11 o'clock. 4. I have lunch at 12:30. 5. I play at 3 o'clock. 6. I go to bed at 10:30. Okay. Okay. So once again, jeszcze raz teraz z moim króciutkim komentarzem. Track 2.24. Pupils book, unit 5. Exercise 8. Listen, point and say. Then listen again and write in your notebook. 1. I get up at 9 o'clock. I get up at 9 o'clock. 9 o'clock. 2. I have a shower at 9:30. 9:30. 9:30. Czyli 30 po, tak? 9. 9:30. Czyli w pół do 10. 3. I work at 11 o'clock.
11 o'clock. I work at 11 o'clock. O 11. 4. I have lunch at 12:30. 12:30. Half past, czyli połowa po. 30 po. Połowa tarczy minęła. Po której? 12. 12:30, czyli 12:30. 5. I play at 3 o'clock. Number 5. I play at 3 o'clock, czyli o równej godzinie. 3 o'clock. 6. I go to bed at 10:30. 12:30, czyli połowa po. 10:30. Połowa po 10, czyli 10:30 w pół do 11. 10:30. OK. Next page. Przejdźmy sobie jeszcze do kolejnej strony, prześledźmy ją. Page 39. I znowuż mamy obrazki. Tak, mamy scenki z naszą rozpunką i trzeba usłyszeć, o której godzinie daną czynność robi. OK? Mamy tak. Number one. She gets up. She plays. She has supper. She goes to bed. Czyli number one. Wstaje i tutaj się gimnastykuje dzielnie. Number two. She plays. Number three. She has supper. She goes to bed. I kładzie się spać. Do tego tematu jeszcze sobie wrócimy, ponieważ tutaj pewne elementy gramatyczne nowe się pojawiają, ale tym na razie się nie przejmujemy. Teraz skupiamy się tylko i wyłącznie na godzinie. OK? Track 2.25. Pupil's book, Unit 5. Exercise 9. Listen and find. Then read and say. 1. What time does she get up? She gets up at 8 o'clock. She gets up at 8 o'clock. 8 o'clock. Szukamy, który to jest zegar. 8 o'clock. Czyli o godzinie 8. 8 o'clock. Czyli pamiętajcie, musi być pełna godzina. D. Yes, it's D. 2. What time does she play? She plays at 1:30. 1:30. 1:30. Czy ktoś już widzi ten zegar? 1:30. Czyli połowa po pierwszej. 1:30. Ja już mam. To jest zegar number. It's a B. Dalej. 3. What time does she have supper? She has supper at 6 o'clock. To taka jest przewidywalna godzina na kolację, prawda? 6 o'clock. Który to jest zegar? Which clock is 6 o'clock? It's C. 6 o'clock. Pełna godzina 6. 4. What time does she go to bed? She goes to bed at 9:30. Bardzo późno. 9:30. 9:30. Szukamy. 9:30. Połowa po 9:00. 9:30. 9:30. Tak? F. Okej. Right, to może na koniec tongue twister. Połamiecie sobie języki na nim, na pewno. Zobaczymy, czy język się obroni. Track 2.26. Czyli ten wierszyk, rymowanka. Unit 5. Exercise 10. Pamiętacie? Tongue twister. Listen and repeat. It's cool to go to school. Look, I like books. It's cool
to go to school. Look, I like books. Ja myślę, że to będzie nasze motto. Słuchajcie, jak wrócimy do szkoły, to wszyscy będziemy iść z tym hasłem It's cool to go to school. Very good. It's cool to be back at school. Proszę, żeby mi teraz nikt nie mówił school. Wiecie już wszyscy, jak trzeba wymawiać. It's cool to go to school. Dobrze, no i wasza samodzielna praca domowa, ponieważ to był mój wykład, a teraz wasza samodzielna praca domowa. Your workbook. Workbook, page 36. Page 36. 30 strona, 6. Popatrz i napisz. Czyli wasze zadanie polega na tym, żeby popatrzeć na obrazki. Look at the clocks. Look at the different clocks. Popatrzcie na obrazki, wybierzcie sobie któryś do sypialni. Który chcielibyście mieć przy łóżku? Może ten? Strasznie głośno dzwoni. Okay, so look at the clocks. And answer the question, what time is it? What time is it? It's... What time is it? Pamiętajcie, cała godzina to jest o'clock. Tak jak, czyli clock, zegar, clock. Czyli piąta na zegarze, tak? It's five o'clock. Jest piąta na zegarze. Okej, okay? Kolejne już wykonujecie sami. I ćwiczenie, czyli piąte, i ćwiczenie szóste, exercise 6, przeczytaj i narysuj. A teraz odwrotnie. Trzeba narysować, tutaj są takie puste, nieuzupełnione tarcze, czy bez wskazówek, tak? Waszym zadaniem jest narysować wskazówki. Ok? Right. No to moi drodzy. Widzimy się, mam nadzieję, już na następnych zajęciach wszyscy razem i na tych zajęciach będę sprawdzać, czy praca domowa jest zrobiona, czy pięknie pisaliście, wszystko umiecie powiedzieć, zaśpiewać, a ja tylko będę rozdawać nagrody. Okay, so thank you very much. Have a good day. It's Friday tomorrow. See you, bye. Thank you.